Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie przekażę Wam moje spostrzeżenia z około tygodnia testów Androida Nougata na Samsungu Galaxy S7. Co na plus, co na minus. Może zacznijmy od plusów, bo znalazłem troszeczkę minusów, ale to zostawię na koniec. Więc najpierw co na plus. Jeżeli chodzi o na plus, to po pierwsze tryby wydajności. Fajna rzecz, można dostosować sobie wydajność smartfona względem tutaj właśnie tych trybów, ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy to w ogóle działa. Dlaczego? Ponieważ na przykład uruchamiając program wideo edytor Samsunga, czyli oryginalny program Samsunga, na którym można wrzucić jakieś kilka filmów, jakieś zdjęcia i stworzyć jakiś film, gdzie samo przetwarzanie, potem tworzenie filmu w ostatecznej na przykład rozdzielczości Full HD, miałem porównanie na przykład tego samego na Marshmallow. A tutaj ustawiając wysoka wydajność, no to powiem szczerze, że Samsung Galaxy S7 z oprogramowaniem Android Nougat 7.0 wykonywał tą czynność lub kilkukrotnie przetestowałem tą opcję, no tak wolno, jak na Marshmallow ustawiłbym tryb oszczędzania energii. Tak więc coś tu nie gra z tymi trybami wydajności. One są oczywiście, tak jak widzimy, do wyboru, ale coś z nimi jest nie tak. One po prostu no nie działają. Tak jak powinny, przynajmniej w moim przekonaniu, smartfon chodzi zbyt wolno, zbyt mało wydajnie. Chociaż dziwna sprawa, testy syntetyczne w postaci AnTuTu i reszty wskazują wartości odpowiednie, 130 tysięcy punktów i tym podobne. Tak więc coś tu nie gra. Nie jestem przekonany jeszcze co, ale coś tu nie gra. Na pewno nie jest to wydajniejsze środowisko. Używając maksymalnej wydajności, no, nie chodzi to wydajnie. Dobra, tak więc to jest jedna rzecz. Następna. Jeżeli chodzi o plusy w tym wypadku, no oczywiście tryby wydajności to jest plus, no bo jest coś takiego, ale no w moim przekonaniu to w ogóle nie działa, mimo że mamy tam te przyciski. Ok, następna rzecz na plus, latarka. W latarce możemy sobie zmieniać, gdy ją włączymy oczywiście, możemy sobie zmieniać siłę świecenia lampki. Są 4, raz, 2, 3, 4, 5. Przepraszam, jest 5 poziomów świecenia. To jest naprawdę świetna sprawa. Tego w Marshmallow mi brakuje i naprawdę fajnie było, jakby aktualizacja do tego była w Marshmallow. No, oczywiście, coś czuję, że nie będzie. Fajna sprawa. Następna rzecz. Na plus. Filtr światła niebieskiego. Świetna rzecz, naprawdę świetna rzecz. Nie męczy to oczu i można naprawdę sporo się naczytać w internecie. I naprawdę jest to przyjemne. Po prostu cieplejszy wyświetlacz, znacznie cieplejszy. Czytając na przykład książki, osoby mogą być bardzo zadowolone. Szczególnie, że można dostosować sobie o tutaj w ustawieniach bardziej szczegółowych wyświetlacza, wchodząc w filtr światła niebieskiego, można dostosować sobie siłę tej ciepłoty tego wyświetlacza. Super sprawa i można to też ustawić zgodnie z planem, z harmonogramem. To jest fajna rzecz. No i szkoda, że wyświetlacz, jeżeli wchodzimy sobie, zobaczcie o co mi chodzi, wyjdźmy stąd. Jeżeli wchodzimy sobie z góry na dół z paska powiadomień, to nie mamy tutaj możliwości zaznaczenia, czy chcemy automatycznie, czy nie chcemy automatycznie ustawiać jasność ekranu. To jest trochę dla mnie słabe. Żeby to zrobić, to trzeba wejść głębiej, potem wyświetlacz i dopiero tu mamy możliwość wyłączenia, włączenia automatycznego trybu. Dobra, na plus na pewno jest to, że możemy tutaj w opcjach wyświetlacza zmienić sobie rozdzielczość ekranu. Co powoduje zmniejszenie? Zmniejszenie rozdzielczości naturalnie, tak jak i w komputerze, powoduje zmniejszenie zużycia energii naszego akumulatora. Dzięki czemu, no oczywiście dłużej siedzimy i działamy. Tylko, że musimy zaakceptować niższą rozdzielczość, czyli w grach i w programach możemy być zmuszeni do jakiegoś przesuwania palcem, gdzie w natywnej rozdzielczości WQHD po prostu nie musielibyśmy tego robić. Tak więc jest coś fajnego, ale jakoś tak średnio to użyteczne jest. No coś tam na baterii, że tak powiem, zaoszczędzimy. To jest plus. Ale tak ogólnie myślę, że sporo osób tego nie będzie jakoś specjalnie zmieniać. Chyba, że w trybach wydajności czy oszczędzania energii to wtedy przeskakuje na Full HD. Ale myślę, że to jest taki drobny plus. Ale warto zauważyć. Czy coś jeszcze? Już spoglądam. Konserwacja urządzenia. Fajna sprawa. Wystarczy tutaj sobie wejść w konserwację, spojrzeć we wszystkie parametry, baterie, tryby wydajności, RAM, bezpieczeństwo
i zweryfikuję, jak ta sytuacja ma się na chwilę obecną i czy kliknąć przycisk optymalizuj, czy też nie. I teraz mamy 76 na 100 punktów, wystarczy przycisnąć ten przycisk optymalizuj i by mógł tutaj, zobaczcie, system się optymalizować. To jest na duży plus. Wydaje mi się, że to znacznie lepiej wygląda i działa niż w Smart Managerze, jaki był wcześniej. Tak jak widzicie, o, ciach, zoptymalizowano. Jest tych plusów kilka. Instrukcja jest, ale nie domyśl mylą. Dobra, lećmy dalej. Tu chyba już nic więcej. Myślę, że... O, jeżeli chodzi o pasek powiadomień, powiem wam szczerze, wkurza mnie trochę. Na początku mi się podobało, ale wkurza mnie. Zbyt dużo szczegółów i za dużo trzeba po prostu... No, zbyt szczegółowy jest ten pasek. Za dużo rzeczy tutaj jest. Jakoś tak na początku mi się podobało, ale już mi się to nie podoba. Też ocenić, nie wiem jak u was to jest. Każdy ma inne oczywiście preferencje. Ale ten pasek powiadomień zaczął mnie denerwować z czasem. Marshmallow mi się bardziej podobał. Co dalej? No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zalety. Tu w ustawieniach też, tu akurat jest bardzo fajnie, wszystko porozkładane kolorystycznie, ikonki odpowiadające danej głównej funkcji, kategorii funkcji, więc tutaj powiedzmy, że jest wszystko w porządku. Motywy, tapety, tutaj nic się nie zmieniło. No i dobra, i to by było na tyle. Tak więc to były plusy. A teraz czas na minusy. Minusy są takie. Bardzo często uruchamiając jakąś aplikację, czy to wideoedytor, czy jakieś gry, czy jak Facebook, te aplikacje mi się, jak na Marshmallow mi się nigdy nie zawieszały, to tutaj się zawieszają i wyskakują komunikaty o treści, czy chcesz tam ponownie uruchomić aplikację. Klikamy to i aplikacja się nie uruchamia ponownie. Za którymś razem w końcu się uruchomi. Bardzo często jest tak, że no po prostu się nie uruchamia. No. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu restart smartfona, przyciskając zasilanie, uruchom ponownie i chodzi. Coś jest nie teges, jeżeli chodzi o aplikacje. Różne aplikacje mi się zawiesiły, niektóre po kilka razy, więc jest to jakiś problem, no coś nie bardzo. No jest to wersja, co prawda, beta tego systemu Android 7.0, tak więc uznaję, że to jest, że tak powiem, do przejścia i pewnie Google na tym pracuje i zbiera jakieś tam różne opinie. Dla mnie jest to duży minus. Co dalej? Wydajność smartfona jest w aplikacjach, na przykład właśnie tutaj w tej aplikacji edytor wideo, no katastrofalnie niska. Przerabiając jakieś różne filmy, renderując do ostatniego, że tak powiem, efektu, mówię o jakichś prostych tam po dodawaniu parę filmików czy czegoś, ta aplikacja bardzo, bardzo wolno przerabia te filmiki, gdzie na Marshmallow było to z 2 razy minimum szybciej, 2 do 3 razy szybciej. Tak więc coś tu nie gra, coś tu nie gra z wydajnością, czy z zapisem, czy nie wiem, coś jest po prostu nie tak z zarządzaniem, albo nie wiem, miejscem na dysku wewnętrznym. Coś nie gra, coś nie gra. Następna sprawa, i to jest dla mnie duży minus oczywiście, następna sprawa to jest brak współpracy z szybkim ładowaniem. To jest w ogóle zaskakujące, akurat nie miałem o tym zbytnio wcześniej wiedzy, ale już wiem. Zobaczcie, wchodząc w ustawienia baterii, akurat gdzie ta bateria jest, szukaj bateria, tu akurat jakoś, o jest bateria, ciach. Wchodząc w ustawienia oszczędności energii, tam możemy przejść do bateria, konserwacja urządzenia. Tutaj mamy taką sytuację, fajnie wszystko jest opisane, fajnie jest wszystko pokazane w użycie baterii, jak widzicie, no wygląda to naprawdę bardzo przyjemnie. Tutaj nie ma się do czego jakby przyczepić, pokazuje ile godzin jeszcze z baterią, co tam ile zużywa. Tu możemy przejść do trybów oszczędzania energii średniego lub maksymalnego i fajnie. Ale problem jest w tym taki, że tutaj nigdzie nie mamy możliwości, nawet jak podepniemy kabel, zmiany. W Marshmallow mamy możliwość wyłączenia lub zostawienia włączonej opcji szybkiego ładowania, gdy ładowarka to wspiera, czyli ta oryginalna Samsunga Galaxy S7 na przykład. Tutaj nie mamy możliwości tego wyłączyć ani włączyć. Czyli inaczej mówiąc, tryb szybkiego ładowania kompletnie nie działa. Gdy podłączamy ładowarkę na Marshmallow,
czy to z samochodową, czy to normalną sieciową z opcją Quick Charge 2.0, czy tam 3.0, ale mówimy o wykorzystaniu 2.0, czyli tego fast charging. No niestety to nie działa. Pokazuje tutaj czas wyższy ładowania. No i ładuje normalnym prądem, a dokładnie napięciem 5 V prądu stałego. Tak więc no coś nie tego jest, coś nie tego jest. Tak więc ładowanie jest oczywiście niewolne, ale nie jest te szybkie, które powinno być. Tak więc dziwna sprawa, ale nie mamy tutaj opcji nawet w pełnym, że tak powiem, w pełnej wydajności wyboru szybkie, wolne ładowanie, bo jest tylko te wolne, standardowe. Tak więc tutaj coś jest nie tak. Znowu kolejna rzecz. I zbiór tych wszystkich minusów powoduje, że ja w tym momencie wracam z tego systemu na Marshmallow stabilny Xeo Odinem. Na kanale macie filmik, w jaki sposób to zrobić, nawet chyba 3. Tak więc spokojnie, jeżeli ktoś z Was na przykład instalował sobie tą właśnie betę i mu też to nie spasuje, bo są pewnie osoby, którym to spasuje i nie zauważą takich minusów, jak ja widzę. Chociaż z tym ładowaniem szybkim zauważył na pewno. No to ja wracam na Marshmallow, bo ta beta, która tutaj jest, no to po prostu do mnie nie przemawia. Na początku mi się naprawdę podobała, przez tydzień teraz odkrywałem różne rzeczy, ale te wyłączenia się aplikacji, to znaczy komunikaty, że trzeba ponownie uruchomić tą aplikację, uruchom ponownie. I powiem Wam szczerze, niejednokrotnie system się tak jakby przywiesił. Dziwnie, że ja tu coś przyciskam wstecz, albo przycisk home, a on dalej stoi i coś tam robi. Kilkukrotne naciśnięcie nic nie dawało i dopiero po kilku sekundach na przykład wrócił. No to spowodowało, że dla mnie tak wydajny smartfon S7 na tym systemie na pewno dałby sobie idealnie radę, tylko że coś w tym systemie jest nie tak z zarządzaniem pamięcią, czy z zarządzaniem pamięcią po prostu dyskową, czyli tą wewnętrzną, ale nie RAM. Coś tu jest nie tak, ale to myślę, że będzie poprawione w przyszłej wersji tego oprogramowania układowego. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że te kilka informacji Wam się przydało. Jeżeli chodzi o działanie całego systemu, tego wszystkiego, to tak jak mówiłem, no wydaje się to dosyć wydajne, ale w aplikacjach, jeżeli potem na przykład włączamy gry, no gry może mniej widać akurat to, ale przerabianie na przykład filmów, włączenie tam 5 filmików ze sobą, gdzie trwało powiedzmy, nie wiem, 15 minut, to tutaj trwa to 30 minut. I to jest, i mówimy o tym samym. Tak więc dla mnie to jest ogromny minus i zdecydowałem, że nie będę kontynuował dalszych testów robił na tej wersji Androida Nougata i wracam do Marshmallow. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jeżeli ktoś z Was zadałby pytanie, czy warto instalować, to tak, oczywiście, że warto. Warto przetestować, bo kto na przykład nie zainstaluje, nie przetestuje, no to siłą rzeczy może tylko beblać. Jak zainstaluje, to przetestuje, no po prostu siłą rzeczy. Tak więc ja przetestowałem i dla mnie oprogramowanie idzie bardzo w dobrym kierunku. Ale niestety dla mnie to jest akurat smartfon mój użytkowy na co dzień. I dla mnie to jest po prostu niewydajne. Niewydajne i są błędy. Aplikacje się zawieszają, które się nie zawieszały, więc trudno oprzeć na nich, że tak powiem, jakieś działanie, jak nagle się zawiesi. No i to tak nie za bardzo. W związku z tym ja wracam. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam. W razie pytań pytajcie oczywiście w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć na Wasze wszelkie pytania względem Nougata, jeżeli tylko będę mógł. Jak będzie nowsza wersja, to postaram się oczywiście przetestować. No chyba, że już będzie wersja wypuszczona, oryginalna. Dobra, trzymajcie się. Cześć Wam.